był pierwszym samochodem, który byłem w stanie sobie kupić, był w miarę tani, przystępny. No i tak to się zaczęło. Potem był pierwszy maluch, drugi, trzeci, czwarty. Cóż, ja coś pomidorka? No way. Tankowałem. Już jestem natankowany. Nie wie, że mądry żołnierz przed Wisłą idzie na przód do walki. To, co my tutaj w tej chwili robimy, czyli maluchy w ramach serii Maluch Tropi, to jest reaktywacja klasy markowej maluchów, która no, przez dobre kilkanaście lat była obecna w polskich wyścigach, gdzieś tam w latach 90., na początku 90. Natomiast czym się to różni? No, obiegowa opinia głosi, że kiedyś w sporcie było więcej sportu, a mniej pieniędzy. Nowe? Sytuacja, wiesz, zakręcie. Zawsze ty. To czemu chodzi, że jechałeś blisko? Wyszedłeś o 3 metry z tego miejsca. Weź poprawkę na opony. A czemu nie ścinasz? Opona już nie klei. No bo jak zacznę ścinać, to pączka zrobię. Opona nie trzyma pęcza. Ale jest później... dobrze, jest dobrze. Się mega sprawdza, ten bidon. Na tym panie i tak dalej. To jest mega, on się tak samo ma. No tam prowadzą, no, że nas... Na pewno, nie, na pewno z tego, ale, co mówię, to jest zapach. Nie mówię o wodzie. Opóźnienia, nie? Ale już robię. Jestem studentem biotechnologii. Generalnie to jest tak, że wśród moich znajomych praktycznie temat samochodowy taki, którymi się spotykam na co dzień. Jakby spotykają się całe życie, to temat samochodowy nie istnieje. Tutaj dopiero tak naprawdę spotykam się z ludźmi, którzy mają o tym jakieś głębsze pojęcie i dla których samochód nie składa się z kierownicy, drążka zmiany biegów i czterech kół, tak? Tylko którzy mają jakoś więcej informacji, dla których samochód nie jest tylko narzędziem, ale jakby całą pasją, tak? Czy to jest moje pech, nieszczęście czy coś? Nie, ja się z tego śmieję. Ja całe życie byłem za stary na sport samochodowy. Generalnie kiedy zacząłem moją przygodę, nie mówię o karierze, bo o jakiej karierze mówimy?
o przygodzie. Kiedy zacząłem swoją przygodę ze sportem samochodowym, już miałem po 30 lat, czyli już byłem za stary. I całe życie ścigam się i ciągle jestem za stary. I mam to w nosie. No to było tylko założenie. Ale później się naprawdę. To 70 lat mój dolicz. Ja się nie śmieję, bo jestem poważny. Wszyscy sobie pomagają z tego, co zauważyłam i jest to bardzo miłe. Tym bardziej w Malutropi. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Jesteśmy bardzo zżyci ze sobą. Są tam gdzieś jakieś takie niuanse, gdzie ktoś komuś coś tam powie, ale to są momenty. Tak naprawdę wszyscy się trzymamy. Kiedy trzeba pomóc, każdy podchodzi i nie ma, że ktoś odmówi. Tak? Jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Poza samą rywalizacją jest cała otoczka wokół tego, gdzie naprawdę warto jest przyjechać dla ludzi, którzy tutaj są.